Znajdujemy się w Bistro Krówka i Połówka w Zembrowie przy ulicy Białostockiej 26. Dzisiaj gościmy w naszym lokalu Roberta Burnejkę. Przewidzieliśmy dla naszych po prostu gości wiele nagród, wiele atrakcji. Oczywiście będzie hardkorowe grillowanie przez pana Roberta. Zapraszamy serdecznie do naszego lokalu. Dzisiaj jest ten wielki dzień w Zembrowie. Gościmy dzisiaj wielką gwiazdę w Polsce, Roberta Burnejkę, znanego pod pseudonimem Hardkorowy Koksu. W ramach tego dzisiaj fajnego wydarzenia my jako siłownia Top Fitness Club oraz konkurencja nasza Ten Fitness zorganizowaliśmy pokaz kulturystyczny, także będzie dzisiaj kupa mięśni, fajna zabawa i wielkie show. Udało się hardkorowe grillowanie w Zembrowie. No super. Sporo fanów tutaj miałem, jeszcze są, czekają na fotki właśnie. Tak naprawdę tu przyjeżdżam, jak jadę do rodziców na Litwę, to trasą przyjeżdżam, ale tu kawałek, nigdy nie wiedziałem, że tak bliziutko można zajechać na dobre jedzenie. Zembrowie super, ludzie super, wszystko przyjęcie. Te stejki, burgery, no wszystko elegancko. Padało cały dzień, a jak przyjechałem, od razu przestało, słoneczko. Stejki dopiero skończyłem smażyć i na pewno musisz spróbować. No właśnie, ja pytałam i oceniają tutaj osoby 10 na 10. W czym tkwi fenomen i jak zrobić tego hardkorowego, takiego dobrego stejka? No pierwsze to w mięsie. Mięso musi być odpowiednie, dobre, bo z wysuszonej krowy lata to nic nie wyjdzie z tych dobrych. To musi być z byka, zbudowanego mięso. Hardkorowy i wtedy steak wychodzi hardkorowy, a następne, no wiadomo, smażenie. Trzeba tak dopasować, żeby był bardzo gorący grill, ale nie za gorący, żeby się nie spaliło ten steak. No, przyprawić trochę, no i to trzeba mieć wypracowaną po prostu ręką, jak moja. I wtedy można przewracać z tym steakiem i zrobić ekstra. Ile steaków w życiu już pan ugrillował? O, zgubiłem liczbę, to chyba całą godzinę stałem, no to myślę około 50 na pewno. A w swoim życiu? A w swoim życiu? Ho, dobre pytanie. Nie przeliczę to, sorry. Na co są dobre stejki? No stejki dobre na bicepsy, o. Jak pan ocenia? 10 na 10. Jest soczysty i bardzo dobry. Czyli warto było przyjść? To było. Oczywiście, że było warto, polecam. Znajdujemy się w Zembrowie przy ulicy Białostockiej 26. Słyniemy, największym naszym atutem są burgery. Tu robimy to ze świeżej wołowiny, która po prostu jest na miejscu przez nas przyrządzana, czyli od mielenia po prostu poprzez usmażenie i mamy 3 stopnie wysmażenia tych burgerów, czyli mamy średnio, mocno i słabo wysmażone burgery. I myślę, że świeżość i jakość po prostu mięsa i produktów to po prostu jest takim sukcesem naszym po prostu, gdyż staramy się stawiać na najwyższą jakość tych produktów. Witam wszystkich, sam Robert z tej strony. Zapraszam was hardkorowo do Krówki i Połówki w Zembrowie i hardkorowe pozdrowienia telewizji Narew. Było dobrze.